Jeżeli prowadzisz firmę remontowo-budowlaną, powinieneś wiedzieć o przynajmniej pięciu rzeczach, na które warto zwrócić uwagę, kiedy ją po prostu ubezpieczasz. Pierwsza bardzo istotna kwestia, od jakich kodów PKD tak naprawdę jesteś ubezpieczony. Często spotykam się z sytuacją, że ktoś na ubezpieczeniu ma kody PKD, na przykład związane z robieniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, bo tylko tym się zajmował lata temu. W międzyczasie rozszerzył swój zakres obowiązków, natomiast ubezpieczenie nie obejmuje innych kodów PKD, które możesz tam mieć, które powinny się tam znaleźć, bo być może oprócz tego wodkanu ktoś robi elektrykę, ktoś inny ma koparkę i zajmuje się kopaniem w ziemi, być może kopie fundamenty, może przerwać jakąś linię z prądem czy z wodą, ktoś jeszcze inny zajmuje się dekarstwem. I żeby być chronionym od tego typu rzeczy, przede wszystkim trzeba zawsze mieć to uwzględnione w swoich kodach PKD. Nawet jeżeli zajmujesz się chociażby tynkarstwem i myślisz sobie, a nie ma to większego znaczenia, jest to bardzo istotne, więc zadbaj o to, aby co roku kody PKD w Twoim ubezpieczeniu odpowiadały temu, czym faktycznie się zajmujesz. Druga bardzo ważna kwestia to to, czy Twoje ubezpieczenie chroni Cię tylko i wyłącznie w czasie wykonywania pracy, czy także po zakończeniu wykonywania pracy, po odbiorze roboty. Może zdawać się to oczywiste, że przecież to tak musi działać, no niestety tak nie jest. W niektórych zakładach ubezpieczeń jest to już w standardzie, ale w niektórych trzeba też sobie dokupić tam odpowiednią część, aby chroniła nas ubezpieczenie także po zakończeniu pracy. Przykład, ktoś może instalować kaloryfery w maju, nie mamy wtedy okresu grzewczego, robota jest odebrana, schodzisz z pracy w czerwcu. We wrześniu ludzie napuszczają wody do kaloryferów, okazuje się, że jest jakiś przeciek, zalało panele. Spraw, aby Twoje ubezpieczenie również wtedy funkcjonowało. Kolejna bardzo ważna kwestia to odpowiedzialność za produkt, który wprowadzasz na rynek. Czasami jest tak, że to klient dostarcza Ci komplet materiałów, a Ty wykonujesz pracę, natomiast może zdarzyć się również i tak, że kupujesz jakieś materiały na siebie i te materiały mogą przyczynić się do powstania szkody. Na przykład kupiłeś uszczelkę poprawnie zamontowałeś, ale była w pewien sposób uszkodzona, być może była gdzieś nadszarpnięta, pęknięta w okresie produkcyjnym. Oczywiście w dalszej kolejności właściciel może udać się, czy osoba, która została poszkodowana, z roszczeniem do producenta czy sprzedawcę tej uszczelki. Natomiast tak naprawdę na pierwszej linii frontu jesteś ty i ty, wprowadzając ten produkt na rynek, ponosi za to odpowiedzialność. Czwarty, bardzo istotny błąd w ubezpieczeniach firm remontowo-budowlanych, czy to tych robiących wielkie inwestycje, czy tych zajmujących się troszkę mniejszymi tematami, chociażby remontami wnętrz, gdzie z pozoru aż tak wiele złego może się nie wydarzyć, to dobieranie bardzo niskiej sumy ubezpieczeń. Czasy, gdzie ubezpieczanie na 50 czy na 100 tysięcy złotych było wystarczające, wydaje mi się, że dzisiaj już dawno przeminęły, no bo drobne zalanie, które może doprowadzić do tego, że woda przejdzie na przykład przez 2 czy 3 piętra w dół, może doprowadzić do wielodziesiątkowych, wręcz idących setki tysięcy odszkodowań, które później trzeba opłacić. Piąta, z mojego punktu widzenia bardzo istotna rzecz, to odpowiedzialność za mienie, które jest Ci powierzone przez klienta, no bo kiedy ktoś mówi, wykonaj jakąś pracę, na przykład remont mieszkania i Ty uszkodzisz coś w czasie, kiedy remontujesz to mieszkanie, no to w większości przypadków zawsze obejmują ubezpieczenia. Natomiast może być tak, że właściciel nieruchomości zostawia w środku, w pokoju telewizor, jakieś meble, być może jakąś szybę, jakieś szkło, jakieś lustro zasłonięte jakimś kocem i kiedy ty to strącisz, to nie zawsze ubezpieczenie takie podstawowe funkcjonuje. To było pięć najważniejszych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę z mojego punktu widzenia. Natomiast myślę, że są jeszcze trzy aspekty, o których nie zawsze myślimy, a warto wziąć je pod uwagę. Pierwsza kwestia, odpowiedzialność za pracowników. Jeżeli zdarzy się wypadek na budowie, ktoś zginie, być może utnie sobie rękę, nie wiem, złamie rękę, nogę, taka osoba może mieć roszczenie do właściciela o to, że ten zaniedbał jakichś przepisów związanych z BHP, więc jeżeli zatrudniasz ludzi, zadbaj o to, aby w ten sposób należycie też chronić siebie, majątek firmy i swój majątek osobisty. Druga bardzo ważna kwestia, coś, co nie rozwiniemy dzisiaj dość mocno, natomiast zwracam na to szczególny punkt uwagi, to jest odpowiedzialność za podwykonawców. Nie zawsze odpowiedzialność za podwykonawców jest, może inaczej, odpowiedzialność za podwykonawców Twoich względem Twojego klienta nie zawsze jest taka, jaką sobie ją wyobrażasz, a w szczególności, jeżeli już mówimy o odpowiedzialności za Twoich podwykonawców względem osób trzecich, które nie zlecały Ci roboty. Możesz uniknąć odpowiedzialności z tego tytułu, natomiast nie zmienia to faktu, że często w takim życiu
gospodarczym pozostaje niesmak i niezadowolenie ze strony Twoich klientów, być może ich sąsiadów, co odbija się na Twojej reputacji i warto odpowiednio albo podejść do ubezpieczenia, kiedy korzysta z podwykonawców, albo w najgorszym razie mieć świadomość, jak oni powinni być ubezpieczeni, abyś Ty chronił swój interes. Już nie wspominając o tym, że po roku, dwóch, trzech Twój podwykonawca może nie istnieć, być może zamknął działalność gospodarczą, być może wyprowadził się za granicę i ściągnięcie jakiegokolwiek odszkodowania, czy to z niego, czy z jego ubezpieczenia, które może być już wtedy nieaktywne, może okazać się niemożliwe. No i trzecia, według mnie bardzo ważna kwestia, o której często nie zdajemy sobie sprawy, to to, czy materiał, który wykorzystywany jest na budowie, Ty jako przedsiębiorca prowadzący działalność budowlaną, kupujesz na siebie, czy dostarcza Ci klient. Temat jest bardzo obszerny, no bo możesz mieć na przykład, zajmować się wykonywaniem instalacji fotowoltaicznych, kupujesz fotowoltaikę na siebie, wieszasz ją na dachu i w czasie instalacji źle zostaną podłączone kable, przez to instalacja spłonie. Tak naprawdę w umyśle zakładasz, że to jest instalacja Twojego klienta, no ale z perspektywy ubezpieczyciela, to Ty byłeś właścicielem i Ty zniszczyłeś swój materiał. Jeżeli poszukiwałbyś ochrony ubezpieczeniowej związanej z ochroną firm remontowo-budowlanych, chciałbyś temat rozwinąć, zastanawiasz się, czy Twoje ubezpieczenie jest odpowiednio zawarte, a być może poszukujesz ochrony, zapraszam do kontaktu, z chęcią w tym temacie pomożemy.